Chciałbym teraz omówić jakby główne wątki w liście Jakuba. Samo omawianie tekstu już skończyliśmy. Teraz omówię główne wątki w liście Jakuba. Wbrew pozorom jest tego trochę. Spróbuję się do 14 zmieścić, ale zacznijmy od tego, od tak zwanej wysokiej teologii. High theology, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Wysokiej teologii u Jakuba, bo niektórzy uważają, że u Jakuba tak naprawdę nie ma wysokiej teologii. Że to jest takie praktyczne, jedynie jak tu żyć, jak tu postępować, żeby ozorem nie mielić i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy moim zdaniem jest i wysokiej teologii, to kochani, od pierwszego wersetu. W pierwszym wersecie już mamy wysoką teologię, doktryna Boga. Występuje w pierwszym, w drugim i w piątym rozdziale. Trzeci i czwarty, spokojnie Krzysztof, ja to będę wyświetlał. Wreszcie, soteriologia, czyli nauka o zbawieniu. Zobaczcie, ile tych wersetów jest. Nie martwcie się, też wyświetlę. Jakub wykłada to, w jaki sposób działa prawo i dlaczego tak, a nie inaczej działa. Jest także eschatologia. Może nie jest tego dużo, ale trochę tego jest. Jest na przykład o oczekiwaniu na przyjście Pana. Jest teologia modlitwy. Też tego trochę jest. Ale nie martwcie się, ja wyświetlę wszystkie te wersety. Jest nawet demonologia. A jakże? To wiecie, który werset, tak? I drżą. I jest wreszcie eklezjologia. I to też w paru miejscach ona występuje, czyli nauka o kościele. Chociaż samo słowo eklesja w liście nie występuje, bo tam występuje synagoga zawsze. Pamiętajmy, jesteśmy w bardzo wczesnym etapie Kościoła. Doktryna Boga. Nie wiem, dlaczego mi się ten pierwszy werset nie wyświetlił. Nie wyświetlił mi się. 1:1. A chciałem go omówić. To jest bardzo ważny werset. Czyżbym ja go zjadł? No nie widać go. O, jest. Przepraszam. Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważny werset z punktu widzenia bóstwa Pana Jezusa. Ponieważ jeśli Jakub Sprawiedliwy sam siebie określa jako niewolnika Boga i Pana Jezusa Chrystusa, stawia tym samym Boga i Pana Jezusa Chrystusa na tym samym poziomie, na poziomie boskim. Ten werset można też przeczytać inaczej. Natomiast nie da się go odczytać tak, aby umniejszyć znaczenia Pana Jezusa Chrystusa. Można go mianowicie przeczytać jeszcze tak. Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Tak się go przeczytać da. W tym momencie Bogiem i Panem zostaje Jezus Chrystus. Jakkolwiek byśmy go nie czytali, Pan Jezus Chrystus w tym wersecie jest zrównany z Bogiem. 13-14 to jest werset, który jest wciąż dla mnie jedną wielką, to są wersety, które są wciąż dla mnie jedną wielką zagadką. Ja nie mam bladego pojęcia, jak do tego wniosku doszedł Jakub. Bóg bowiem jest niepodatny na próby do zła i sam nikogo też nie poddaje próby. Każdy zaś jest poddawany próbie przez własne pożądliwości. Wniosek jest taki, że niepodatność Boga na pokuszenia, na próby skutkuje tym, że nie kusi też innych. Ja nie mam pojęcia, jak Jakub do tego doszedł i nie wiem, skąd to twierdzenie wynika. Proszę. No, współczesna nauka o modlitwie pańskiej wyklucza możliwość przyjęcia dotychczasowych poglądów, nie budzi nas na pokuszenie. Bo wielu mądrych ludzi i w przeszłości, i obecnie wychodzi z założenia, że nie jest to właściwy właśnie moment w modlitwie,
bo pozwól nam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Tak, czyli tak, jest mowa, ja podsumuję, jest mowa o modlitwie pańskiej i o sformułowaniu nie wódź nas na pokuszenie, że jest nieprawidłowe i że w miejsce tego powinno być nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ja się z tym zgadzam, całkowicie. I to jest zgodne z Jakubem. To jest zgodne z Jakubem. To jest zgodne z Jakubem. Natomiast ten tekst mówi coś jeszcze więcej, ponieważ mówi, że każdy poddawany jest próbie przez własne pożądliwości. To jest bardzo istotne, żebyśmy to zrozumieli, że Bóg w swoim dziele próbowania Kościoła, próbowania ludzi, używa na przykład pożądliwości. Wiecie, kiedy Duch Boży opuścił Saula, to przyszedł do niego inny duch, też od Pana. Bóg używa również diabłów do swojego dzieła. Używa. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, ponieważ ten element doktryny Boga pozwala nam odrobinę zajrzeć w to, jak to się dzieje, że za wszystkim stoi Bóg. Za wszystkim absolutnie. A jednak Bóg nie ponosi winy za zło. Ponieważ zło, tak jak te pokuszenia, powodowane jest przez pożądliwości. Nasze własne. Więc jeśli upadniemy, to my jesteśmy winni, a nie Bóg. To jest takie małe okieneczko, przez które możemy odrobinę coś więcej zrozumieć z doktryny Boga i to jest właśnie u Jakuba akurat. Tam, gdzie podobno teologii nie ma. Kolejny werset. Od Ojca świateł, u którego nie ma odmiany ani cienia zmienności. Popatrzcie, jakie to jest zasadnicze twierdzenie dotyczące doktryny Boga. Że Bóg, uwaga, jest niezmienny. Nie ma u Niego cienia zmienności. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy. Bóg rodzi wtedy, gdy zechce. Mówiliśmy o nowym narodzeniu, że poza biernym nie mieliśmy udziału w nim żadnego. Aż to Bóg zradza. Bóg zradza wtedy, kiedy zechce i u Niego nie ma cienia zmienności. To jest bardzo istotny element dotyczący teologii Boga. Bóg jest niezmienny. No i świętość. Mhm. 2.1. Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszej chwały. I to jest też element teologii Boga. Soteriologii też, ale mniej. Moim zdaniem teologii Boga, ponieważ uznaje, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Naszą chwałą nie są nasze dobre czyny, nasze porządne życie. Naszą chwałą nie są nasze własne dzieła. Naszą chwałą jest to, co uczynił Pan Jezus Chrystus. I apostoł Paweł również o tym mówi. Tak? Że się będzie chlubił ze swoich słabości, aby moc okazała się w Bogu, tak? Czyż nie wybrał Bóg ubogich tego świata na bogatych wierze, na dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? Ja wiem, że istnieje od dwóch tysiącleci konflikt pomiędzy zwolennikami nauki tak zwanej reformowanej i nauki arminiańskiej, ale w Piśmie Świętym te wersety występują, że to Bóg wybrał. Bóg wybrał ubogich tego świata. Tu jest powiedziane. I to nie znaczy, że ubogi może się chlubić tym, to dlatego jestem wybrany, że jestem ubogi. Tak samo jak Paweł pisze, że wybrał to, co głupiego. To nie znaczy, że ktokolwiek może się chlubić, no Bóg mnie wybrał dlatego, że ja jestem taki głupi. Rozumiecie, o czym mówię? To jest decyzja Boża. Jest to tajemnica dla nas. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg wybrał jednych, a nie wybrał innych?
I prawda jest taka, że my nie wiemy. W 5 Mojżeszowej pisze, że Izrael wybrał z miłości. Z miłości. Bożym powodem jest miłość. I pisze o tym 8 rozdział pierwszego listu do Rzymian. Tam ta miłość ukrywa się pod słowem, a tych, których znał. Znał oznacza relację osobistą. Natomiast nie wiem, jak mnie mógł znać przed założeniem świata. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Natomiast na pewno werset ten mówi o suwerenności Boga w kwestii zbawienia. Że Bóg jest suwerennym sprawcą, dokończycielem, prawdziwym powodem tego, że jesteśmy zbawiani. 2.19. Bóg jest jeden. Odwołanie do czego? Do Szema Izraela, oczywiście. Do Szema Izrael jest to odwołanie. Jest to też... Okej. O wytrwałości Hioba słyszeliście i zakończenie Pana zobaczyliście, że bardzo współczujący jest i miłosierny. Charakter Boga jako współczującego i miłosiernego. Słuchajcie, trochę tej doktryny Boga u Jakuba jest, nie wydaje nam się. To nie są rzeczy, to nie jest teologia nieistniejąca w liście Jakuba. Trochę jest. Okej. Soteriologia. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy do tego, by uczynić nas niejako pierwociną Jego stworzeń. Sposób zostania chrześcijaninem. Jak się ludzie dzieją, jak ludzie zostają chrześcijanami. No także naradzają się na nowo. Naradzają się na nowo z Ducha Świętego, a dokonuje tego Ojciec. To jest coś, co próbował Pan Jezus Nikodemowi wytłumaczyć, ale nie tylko, bo to jest w wielu miejscach Pisma Świętego. Jest mowa o narodzeniu z góry, narodzeniu z Ducha. Tu jest akurat mowa, że Ojciec nas zrodził. Ojciec, który jest Ojcem świateł, bo my jesteśmy niczym światła na świecie, aby świecić. I On uczynił to wtedy, gdy On zechciał, w odpowiednim czasie. To nie zależy od woli człowieka, ani od jego starań. Zależy wyłącznie od Boga. Przyjmijcie z łagodnością wrodzone słowo, które może uratować dusze wasze. Słowo wrodzone jest bardzo ważne, ponieważ tu jest wszczepione. Wszczepia się coś obcego. A to jest słowo wrodzone. Słowo Boże jest elementem naszej duchowej tożsamości, naszej natury. To nowe zrodzenie zresztą odbyło się przez przyjęcie słowa prawdy. I to też tam jest. Nie wiem, czemu tego tu nie mam. Soteriologia. Wrodzone słowo może uratować dusze wasze. Czyż nie wybrał Bóg ubogich tego świata? I to jest twierdzenie, które już poprzednio było o Bożym wyborze, ale jest to też twierdzenie o charakterze soteriologicznym, pokazujące, w jaki sposób odbywa się zbawienie. Bóg wybrał. Sąd bez miłosierdzia temu, kto nie uczynił miłosierdzia. Chlubi się miłosierdzie wobec sądu. I to jest też twierdzenie dotyczące zbawienia. Moim zdaniem, mogę się tu mylić, bo ten tekst jest trudny, moim zdaniem oznacza to, że w istocie Bogu większą chwałę przynosi miłosierdzie niż sąd. Kwestia wiary i uczynków. Zwracaliśmy uwagę, że wiara bez uczynków jest wiarą martwą, która nie ma mocy zbawienia. Czy to Nie jest wiarą w istocie. Nie jest wiarą w istocie, tak jest. Czy to jest twierdzenie teologiczne? Jak najbardziej jest. Jak najbardziej jest. Martwa wiara występuje 3 razy. To twierdzenie, to jest w bezpośrednim sąsiedztwie tego poprzedniego. Martwa wiara.
Pokaż mi swoją wiarę. Rozumiecie, nie da się pokazać wiary bez uczynków, a wiara jest niewidzialna. Taka wiara w zasadzie jest nieistniejąca. No. To nie jest żadna wiara, kiedy ktoś jedynie ozorem miele. Wielu takich niestety zawsze było. Chyba jakiś element tej hipokryzji. Hipokryzji, to jest element hipokryzji, jak najbardziej. Jak najbardziej. Mówi o wierze. Mówi o wierze, tak. Tak? Jestem świetny. Natomiast w jednym przypadku hipokryzja jest najwyższym darem, kiedy mamy na myśli aktora. Aktor. Który odtwarza Napoleona, który odtwarza, prawda, Hitlera, który odtwarza jakiegoś tam Cicerona, prawda? I im bardziej jest hipo... Tak, czyli aktorstwo jest darem hipokryzji, no. Tak, ciekawe jest, podejście. Ale nie, mamy przykład biblijny, kiedy... Tak, Dawid Joab się obśliniał. Kiedy Joab chciał, żeby Absalom wrócił do znaczy łask, tak. Poszukajcie mądrej kobiety. Mm-hmm. I ona udawała. Zagrała. Tak, ona zagrała rolę. Prawda? Czyli my musimy uwzględnić, że są zawody, w których hipokryzja jest najwyższym odznaczeniem. Mm-hmm. I ci się nazywają artyści. Artyści. Wiecie, no rzeczywiście do Dawida przysłana jest kobieta, która miała odegrać pewną rolę i rzeczywiście przyniosło to łaskę. Ale chcę wam powiedzieć też, że są środowiska chrześcijańskie, podobnie jak takie, w których uważa się, że na przykład żołnierz nie powinien być chrześcijaninem, które uważają, że aktor absolutnie nie może być chrześcijaninem, gdyż jest w całym swoim życiu hipokrytą, a to jest najgorszy grzech. No, tak na marginesie tego, co już było mówione. Naprawdę. Ja uważam, że i żołnierz, i chrześcijan, i aktor, tak na marginesie. Okej. Wiara współpracowała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonała i tam to doskonała oznacza, tam jest teleios, czyli stała się dojrzała. To jest jak najbardziej stwierdzenie z dziedziny soteriologii. Jest mowa o rozwoju wiary i o dochodzeniu tej wiary do pewnego rodzaju dojrzałości. Człowiek usprawiedliwiony jest z uczynków, a nie jedynie z wiary. Czy to jest soteriologia najwyższych lotów? Oczywiście nie jest mowa o uczynkach prawa. Tak jakby człowiek był w stanie sam siebie usprawiedliwić, wypełniając 613 nakazów prawa mojżeszowego. Nie, to jest mowa o uczynkach wiary, a nie o uczynkach prawa. Takich uczynków jak na przykład złożenie Izaaka na ofiarę przez Abrahama. To jest uczynek wiary. Jest powiedziane, a wierzył, że ma moc odzyskać go z martwych. Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym natomiast daje łaskę. Jak najbardziej stwierdzenie soteriologiczne. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czy to jest soteriologia? Jak najbardziej. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Krótko mówiąc, przepis na to, żeby być uratowanym z opresji. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się za siebie nawzajem, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może skuteczne błaganie sprawiedliwego. Kolejne soteriologiczne, czyli dotyczące zbawienia, w tym przypadku to uzdrowienie, to jest to zbawienie, wiele może skuteczne błaganie sprawiedliwego. To jest bardzo prosta rada. Módlcie się o swoje uzdrowienie, o swoje zbawienie, o nawzajem o siebie. I 19-20, jeśli ktoś z was zostałby odwiedziony od prawdy, to tyle, co omawialiśmy. Jak najbardziej soteriologiczne, dotyczące ale zbawienia braci i sióstr, tych, którzy odpadli, tych, którzy uwikłali się w grzech, tych, którzy zboczyli od prawdy. 5:19-20. Działanie prawa. Jeśli jednak wypełniacie prawo królewskie zgodnie z pismem, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, to czynicie dobrze. Dlaczego?
działanie prawa. Prawo królewskie. W jakim sensie prawo królewskie? Ano takie, że w nim streszcza się całe prawo. To nie jest przykazanie nowe, to jest przykazanie starotestamentowe. I Pan Jezus, kiedy jest zapytywany, które jest prawo, no znacie tą historię, tak? No. I ten człowiek odpowiada zgodnie z prawdą. Miłuj Boga i bliźniego. I to jest podstawowe prawo. Dlatego też te hipokryckie, dobrze, działania są absolutnie wbrew prawu. Ponieważ prawo nie polegało na dziesięcinie z mięty i kopru, ale na miłości. I czy dekalog, czy wszystkie pozostałe są jedynie jakby rozwinięciem tych samych myśli. No nie cudzołóż. No, kochani, jeśli miłujesz, no to nie będziesz tego robić, nie kradnij. Tak samo, tak? Nie kłam, tak? Kto bowiem całego prawa będzie strzegł, a potknie się jednak w jednym, staje się winnym wszystkiego. Znowu kardynalne twierdzenie z dziedziny działania prawa. Prawo jest całością i nie można sobie wybierać przykazań, że nie będę cudzołożył, ale będę kradł. Nie możesz tak, ponieważ cudzołożąc kradniesz, a kradnąc cudzołożysz. Ponieważ prawo jest całością. Dlaczego? Dlatego, że ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz mordował. To jest bardzo istotne. Z tego powodu nie przestrzeganie jednego z przykazań czyni cię winnym wobec wszystkich pozostałych, że dawcą prawa jest osobowy, inteligentny Bóg. I prawo odzwierciedla to, jaki ten Bóg jest. Więc jeśli przestrzegasz jednego, a nie przestrzegasz drugiego, to w istocie jesteś winien wszystkich. Wszystkich. Kto oczernia brata i sądzi brata swego, oczernia prawo i sądzi prawo. Jeśli jednak prawo sądzisz, nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. To jest bardzo istotna zasada działania prawa, która polega na tym, że prawo zwraca się do mnie i do ciebie i stawia się, jak to zresztą w liście Jakuba jest powiedziane, stawia się jak lustro, abyś zobaczył, jaki ty jesteś. A niekoniecznie, jaki jest twój brat czy twoja siostra. Bo wtedy nagle okaże się, że zaczniesz egzekwować prawo. Postawisz się w miejscu Boga. A do tego nie jesteś powołany. Prawda? Ja nie mówię, że w zborze ma nie być dyscypliny. Ona powinna być w jakiś sposób skonstruowana. Ale przede wszystkim prawo zwraca się do każdego z nas osobiście. Słowo Boże zwraca się do każdego z nas osobiście. Zobacz, taki jesteś. To jest lustro. Przyjrzyj się dobrze. A nie patrz na tego drugiego. O, on jest taki, a ten taki. Ja jestem lepszy od niego. No taką mamy tendencję przecież. A to jest kardynalna zasada prawa. Nie możesz być sędzią. Masz być wykonawcą. Kto wie zatem, jak dobrze czynić, a tego nie czyni, jest to jego grzech. Kochani, bardzo istotna zasada działania prawa. Zasada polegająca na tym, że grzech zaniedbania jest również grzechem. Eschatologia. Złoto wasze i srebro pordzewiało, jad ich będzie na świadectwo wasze i strawi wasze doczesne ciała jak ogień, zgromadziliście skarby na ostatnie dni. Kościół zawsze miał żyć od początku, tak jakby były to ostatnie dni. I jak najbardziej jest prawidłową nauką eschatologiczną to, że nie mamy gromadzić sobie skarbów tu, gdzie mól i rdza. Bo jeśli ktoś chce być bogaty, jak pisze Paweł do Tymoteusza,
napęta sobie biedy. Tam dosłownie jest tak, przebije się wielu cierpieniami. Ale ty od tego stroń. Stroń od prób bycia bogatym. Na zdrowie ci to wyjdzie. A jest to element eschatologiczny. Znaczy, Kościół jest Kościołem oczekującym przyjścia Pańskiego. I zawsze tak miało być. I tak być aż do końca. Bądźcie cierpliwi, bracia moim, aż do przyjścia Pana. Ewidentna nauka eschatologiczna. Mamy zachowywać cierpliwość nie krótko, nie nawet długo, ale aż do przyjścia Pana. Bez względu na to, co nas spotyka. Czasem jest to trudne. I choćby nam po drodze przyszło umrzeć. Ale to przyjście Pana, to jest ewidentna nauka. Kościół oczekujący przyjścia Pana. Utwierdźcie serca wasze, gdyż przyjście Pana przybliżyło się. Powiedzcie mi, czy to twierdzenie jest nadal aktualne? Czy dziś też przyjście Pana przybliżyło się? Tak. I tak mamy żyć. I tak mamy żyć. Przyjście Pana przybliżyło się. Każdego rana, kiedy wstajemy, to mamy sobie przypominać. Przybliżyło się przyjście Pana. O 2000. O 2000. Tak. Przyjdź, Panie Jezu. Duch i oblubienica mówi, przyjdź, Panie Jezu. Czy oczekujesz przyjścia Pańskiego? Czy modlisz się o przyjście Pańskie? Przyjście Pana przybliżyło się. Jeśli rano wstaniemy z tą myślą, łatwiej nam będzie przeciwstawić się naszym pożądliwościom. Łatwiej będzie nam zaplanować czynienie tego, co... czynienie dobra zamiast robienia dobrego biznesu. Jak upomina też w trakcie listu tych, którzy planują, a wy, którzy mówicie, pójdziemy tam. Tak? Nie wzdychajcie przeciw sobie, bracia. Nawzajem, bracia. Abyście nie zostali osądzeni, oto sędzia przed drzwiami stanął. Popatrzcie, jak bardzo eschatologicznie. Oto sędzia przed drzwiami stanął. Teologia modlitwy. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią u Boga, który daje wszystkim szczodrze i nie robiąc wyrzutów, a zostanie mu dana, a niech prosi z wiarą, bez wahania. Bo kto się waha, przypomina falę morską, targaną i rzucaną przez wiatr tu i tam. Niechaj ów człowiek zatem nie sądzi, że cokolwiek od Pana otrzyma. Mąż o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoich, na wszystkich swoich drogach. Czyli krótko mówiąc, powodem niewysłuchanej modlitwy może być rozdwojona dusza. Czyli dusza, która na przykład pragnie pieniędzy, a oprócz tego to chciałaby jeszcze służyć Panu. To jest rozdwojona dusza, najkrócej jej mówiąc, tak? Nie da się służyć Bogu i pieniędzy. Tak. Czy z tego tekstu można wywnioskować, że nie trzeba czytać mądrych książek, nie trzeba spotykać się z mądrymi ludźmi, chociażby tak jak dzisiaj tutaj, tylko wystarczy się pomodlić i to wszystko załatwione. Nie, nie, z tego tekstu to nie wynika. Bóg nam dał siebie nawzajem i obdarzył nas różnego rodzaju darami, a każdy ma jakiś dar, którym może służyć, między innymi po to, byśmy sobie służyli. Ja nie mam naturalnego daru wymowy, jak zauważyliście, się jąkam się, ale służę tym wam jak mogę, no. Także nie, z całą pewnością nie. Nie można Bogu służyć i mamonie, oczywiście. I to jest częsty powód niewysłuchiwania modlitw przez Boga. Doświadczajcie, a co Boga co będzie. Tak jest. Pożądacie, a nie macie. Mordujecie i zazdrościcie, a nie jesteście w stanie osiągnąć. Walczycie i wojujecie. Nie macie, ponieważ nie prosicie. Popatrzcie, wojowanie i... walka jest przeciwstawiona prośbie, modlitwie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, aby to na wasze namiętności roztrwonić. Wniosek jest taki, nie możemy modlić się o zaspokojenie naszych namiętności, naszej cielesności. Jest to teologia modlitwy, jak najbardziej.
I wreszcie choruje ktoś z was, niech przywoła starszych zgromadzenia, niech się modlą, namaściwszy go oliwą, a modlitwa wiary uzdrowi słabnącego i podniesie go Pan. A jeśli były grzechy, które popełnił, zostaną mu odpuszczone. Po raz kolejny jest mowa o tym, jak funkcjonuje modlitwa. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się za siebie nawzajem, abyście zostali uzdrowieni. Wiele może skuteczne błaganie sprawiedliwego i przywołany jest Eliasz. Eliasz, który stanął w obliczu rozdwojenia duszy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módl się o swojego brata, módl się o swoją siostrę. Módl się, jeśli widzisz, że ma rozdwojoną duszę i nie wie, czego w życiu chcieć. Tak jak Eliasz. A odpowiedź przyjdzie z góry, spadnie deszcz. Demonologia, jeden jedyny werset. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Bo Bóg jest jeden, ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Szema Izrael, tak? Tak? Jeszcze jeden werset demonologiczny. Tak? Jeszcze jeden jest demonologiczny? W trzecim rozdziale. Gdzie? W trzecim rozdziale. 14-15. Ale jeśli macie w swoim sercu gorzką zazdrość i samolubną ambicję, nie kłóćcie się, nie kłopcie przeciwko prawdzie. Mądrość ta nie jest tą, która wstępuje z góry, lecz jest wow. Duszna, duszna i demoniczna. Demoniczne, rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze jeden. Ile to jest? 3, 14 i 15. Ja go przeczytam do mikrofonu, bo ciebie tam nie słychać. 3, 14 i 15. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Oczywiście, przepraszam bardzo, robiąc ten przekrój, przegapiłem. A wydawało mi się, że mi się udało wyłapać wszystkie. Patrzcie, jeśli jeszcze coś przegapiłem, to ja bym poprosił, żebyście mi wrzucili jeszcze. Tak, tam trzeba stanowczo dopisać. 3, 14 i 15. Wracając do tego wersetu. Kochani, to jest bardzo ważny werset. Dlatego, że pokazuje w jakim obecnie stanie są upadli aniołowie. Że to nie jest stan taki, że oni są teraz bardzo cool i jest im ciepło, bo się grzeją z widłami przy kotle pełnym potępionych dusz, które czasami dźgają dla rozrywki. To nie jest taki stan, nie. Oni drżą. Czyli są pełni przerażenia i strachu. Dlatego, a dlaczego? Dlatego, że Bóg jest jeden. A szatan powiedział, wstąpię na obłoki, zrównam się z Najwyższym. A Bóg jest jeden. I teraz mają przekichany. Prawda? Słuchajcie, istotne twierdzenie demonologiczne, to z tego 3.14 też. Gorzka zazdrość, kłótliwość i przechwalanie się wbrew prawdzie, czyli wbrew temu, co jest w sercu, jest w istocie, nie jest mądrością, która z góry zstępuje, lecz przyziemną, duszewną i demoniczną. Mądrość demoniczna. Czyli krótko mówiąc, oba te wersety pokazują coś z natury diabła. Ja się jeszcze zastanawiam odnośnie jednej rzeczy. On pisał do Żydów. Czy przypadkiem to nawiązanie do Szema Izrael, które było odmawiane w świątyni jerozolimskiej przy ofierze codziennej, przy każdej ofierze codziennej, nie jest przypadkiem taką sugestią skierowaną w ich stronę odnośnie tego, że ta religia już przemija, to już jest koniec. Religia pełna obłudy w tamtym czasie. Eklezjologia. Bracia moi, nie łączcie wiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszej chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. Bardzo ważna rzecz. W zborze wszyscy jesteśmy braćmi. Powiedzcie, czy to jest eklezjologia?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. I Pan Jezus o tym mówi wprost. Mówi, a ty nie nazywajcie rabbi, nie nazywajcie ojciec, nie nazywajcie i tak dalej. Gdyż wszyscy braćmi jesteście. Dlatego my bardzo dużą rolę przywiązujemy do tego, żeby siebie nawzajem nie tytułować inaczej niż brat i siostra. Bo to jest jedyny tytuł, który nam przysługuje. Więc wśród nas nie ma księży, pastorów, jakichś tam, jakichkolwiek waszych świętobliwości czy innych. Proszę. Że ja znowu porzucę tak celem urozmaicenia, że jeżeli on mówi do Boga Ojcze Nasz i ja mówię do Boga tego samego Ojcze Nasz, to to jest wraży wróg. Jego trzeba zaszlachtować, bo jak nie, to on mnie zaszlachtuje. Prawda? Bo on ma inny gwer, inny szpicrute, inny gwer, znaczy tam szable, inną armatę, inną rakietę i musimy go pichnąć, prawda? Bo to jest mój brat. No jak chrześcijanin może tak postąpić? Chrześcijanin jest bratem, a nie wrogiem. I zgadzam dlatego się. Tutaj powiedzieliśmy, czytaliśmy o mądrości tej świeckiej, takiej demonicznej. Mordujecie, a brat brata jak Kain Abla mordował? Nie. Przed chwilą słyszeliśmy z ust tutaj dostojnego, znaczy ja mówię prelegenta, nie. Że nie będziesz mordował. Tak. Zgadza się. Więc jeżeli nie będziesz mordował, to znaczy, że nie będziesz się ćwiczył. Nie. Nie. Nie zgadzam się. Można się nie zgadzać. Mogę się nie zgadzać. Mogę to uzasadnić, aczkolwiek teraz to będzie po prostu nie damy rady w tym momencie. Ja bym chciał jeszcze kontynuować, wrócimy do tego tematu. Czy chrześcijanin może być żołnierzem albo żołnierz chrześcijaninem? Moim zdaniem może. Nie jest to zabronione. Moim zdaniem praca żołnierza nie jest mordowaniem. Przepraszam, a jak do Iraku ich wysłali w misji pokojowej, tak, żeby rozszerzać demokrację i żołnierze, którzy byli zindoktrynowani, mordowali ludzi, nie, a potem powiedzieli, że to jest błąd. To czy mordowali, czy zabijali? Bo oni byli przekonani, że oni nie zabijają, ani nie mordują. Nie idźmy w tą stronę, bo się nie zdążymy z czasem. Nie, ale chodzi o to, że nie, to tutaj brat powiedział, ja się zgadzam z tym, bo przed chwilą powiedziałeś, że tego nie możemy robić, wszystko. Jeden grzech prowadzi do śmierci, jeden grzech. Ale powiedziałeś, że to jest absolutnie, twoim zdaniem, można to robić. Co? Można iść i zabijać innych ludzi w imię tam jakiegoś... Nie w imię, będąc żołnierzem, podległym dowództwu. Ale bądźmy konsekwentni. No ja nie znajduję takiej nauki w Piśmie. Tylko tyle. Zostawmy teraz ten temat, bo się nie wyrobimy. Naprawdę i tak się nie wyrobimy. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż nie wybrał Bóg ubogich tego świata na bogatych wierze i na dziedzictwo królestwo, które obiecał tym, którzy go miłują? Jest to niewątpliwie eklezjologia mówiąca o tym, że w Kościele jest większość biednych, ponieważ nie bogaci, Bóg nie wybierał według mądrości tego świata i według tego, co widzą oczy. A któż z was powiedziałby, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, co niezbędne dla ciała, jaki z tego będzie pożytek? Kolejne twierdzenie eklezjologiczne. Kościół, obowiązkiem każdego członka Kościoła jest troszczenie się o potrzebujących. Prawdziwie potrzebujących, nie chodzi o zachcianki, tylko chodzi o prawdziwie potrzebujących. Mówiłem kiedyś o pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie trzecim co do ważności stanowiskiem w zborze jest wdowa. Więcej są podane wymagania do tego, żeby być wdową. Prawdziwą wdową. Dlaczego? Dlatego, że wdowa poprzez zanoszenie swoich próśb do Boga sprawdza serca pozostałych. Czy zatkają uszy i zamkną oczy i odwrócą się od niej, czy postąpią według tego, jak powinni w tej sytuacji postąpić. Choruje ktoś z was, niech przywoła starszych zgromadzenia. Kolejne
stwierdzenie o charakterze eklezjologicznym. Zgromadzenia mają mieć starszych w liczbie mnogiej. Kochani, wątek języka w liście Jakuba i uwaga, przewijam, bo zobaczcie, ile tego jest. Tyle. 19 razy występuje kwestia języka w liście Jakuba. Tam, gdzie jest piorunik, to jest nagana. Tam, gdzie jest uśmieszek, to jest zachęta. Zobaczcie, że mamy tylko 5 zachęt. W tym jedna jest jednocześnie zachętą i jednocześnie naganą w kwestii planów na przyszłość. On mówi tak, zamiast tego winniście mówić. Czyli jest tak macie, a tak nie macie. Więc w tym jednym przypadku jest jedno i drugie. W pozostałych przypadkach, oprócz czterech tak naprawdę, bo jeden jest podwójny, jest nagana w kwestii języka. Zobaczcie, ile tego jest. Ja już nawet nie będę tego omawiać. Nie ma szans. Zdjęcia sobie zróbcie, jak chcecie, komórą. Wyślę slajdy. Prezentację wyślę, że ja tak. Jeszcze na stronie. Dobrze. Ostateczną poprawioną prezentację. Tak. Ostateczną poprawioną prezentację wyślę Krzysiowi, ale to ma ponad 9 mega, więc tego trochę jest. Pójdzie? Pójdzie. Dobra. Krzysiek zamieści ją na stronie. Jeśli ktoś będzie chciał, to będzie sobie mógł do tych poszczególnych wersetów zajrzeć i spokojnie sobie je przeanalizować. Kochani, wątek krzywdzicieli. Patrzcie, też przemawiam tylko, przewijam tylko. To, co jest na żółto, to jest skierowane i do krzywdzicieli, i do pokrzywdzonych. Bo w paru przypadkach jest tak, że kwestia danych grzechów jest skierowana do jednych i do drugich. I też uśmieszek to jest zachęta. Piorunik to jest nagana czy ostrzeżenie. Zobaczcie, ile tego jest. Najważniejsze, że kończy się pozytywnie. Zobaczcie, jak się pozytywnie kończy. Jest nadzieja. Tak, tak. Taki jest cel listu Jakuba. Danie nadziei temu zborowi, w którym się tyle złego stało. Nie mam pojęcia, gdzie ten zbór był. Ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że we wszystkich ówczesnych zborach takie rzeczy się działy. Stąd osobiście nie uważam, żeby list Jakuba był listem powszechnym. Choć są w nim powszechne prawdy. Nauka powszechnie cenna. Nauka powszechnie cenna. Kochani, jest też kolejny wątek. To jest wątek pokrzywdzonych. I też to, co na żółto, to macie wspólne. Dla krzywdzicieli i dla pokrzywdzonych. Jakoś musiałem to przekroić. To jest 12 napomnień tylko. Do pokrzywdzonych są napomnienia? Oczywiście, że są. Bo nagromadzili w swoich sercach słusznego gniewu, który zagraża zgromadzeniu pańskiemu. Pomyślcie nad tym od tej strony. Popatrzcie, Jakub napomina zarówno pokrzywdzonych, jak i krzywdzicieli. Gdybym mógł zatytułować ten list po swojemu, to bym go zatytułował tak. Jak naprawić zbór po przejściach? Ciężkich przejściach. Wiecie, dziś zwykle łatwiej się ludziom rozstać. Założyć kolejny miniaturowy kościółek. Nie róbmy tego zbyt lekko. Jedność nie jest wartością absolutną, ale nie jest też bez znaczenia. Jest wartościowa. Jest wartościowa. Jest jedno napomnienie skierowane do zboru. Zakaz dyskryminacji ze względu na stan posiadania.
Ja bym powiedział zakaz dyskryminacji ze względu na cokolwiek. Braćmi jesteśmy. Braćmi jesteśmy. Nie dyskryminujmy się sobie się nawzajem. Dzisiaj zwracałem uwagę na wątek bluźnierstwa. On się przewija. Bluźnienie dobremu imieniu. 2.7. Bluźnierczy osąd. Mówiłem o tym. Planowanie bez Boga, czyli jakby znajomość przyszłości, prawda? Przysięganie. Też jakby znajomość przyszłości, dawanie obietnic na przyszłość. I wreszcie kwestia przyczyn choroby. To jest tak tylko napąkniane, ale to jest potężne pole do bluźnierstwa. Do próby postawienia siebie w miejsce Boga. Ty pewnie jesteś chory, bo nagrzeszyłeś. To jest taka logika. To jest bluźnierstwo. Kochani, obrazy. Fala morska miotana wiatrem. Zwiędły kwiat trawy. Ciąża. Ciąża z grzechem. Lustro. Ciało bez ducha, śmierć. Jest jak ciało bez ducha, taka wiara. Wędzidło końskie. Coś, co się do pyska wkłada. Pamiętacie, przy okazji naszych rozpalonych przez piekło ozorów. Co? Przez gehenny. Przez gehenny, tak. Ster okrętu. Kolejny obraz. Ujarzmianie dzikich zwierząt. Trochę tych obrazów jest. Źródło. Z jednego otworu może ona dwa razy występuje. Wodę słodką i gorzką. Nie tak powinno być, bracia moi. Figowiec, oliwka, winna roślin, figa, krótko mówiąc owoce. Drzewa owocowe. Już nawet nie rozbijałem tego. Bo to zresztą w jednym wersecie jest. Cudzołóstwo jak najbardziej jest obrazem. Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią względem Boga? Cudzołóstwo jest użyte jako obraz. Obraz zdrady Boga. Gnijące bogactwo, szaty zjedzone przez mole rdza albo jad. Kolejny obraz. Obraz tego, co się z bogactwem dzieje. W obliczu tego, że przyjście Pana jest tuż, tuż. Tam to nic nie będzie warte. Wykarmienie serca w dniu rzezi. Ja dokładnie tego obrazu też nie rozumiem. Ale rozumiem, że jest to jakieś zaspokajanie samego siebie w obliczu jakiejś hekatomby nieszczęścia wokół. Tak. Taki mniej więcej, tak odbieram ten obraz. Praca rolnika i deszcz. Raz za razem się pojawia. Wszystkie obrazy służą napomnieniu. Już nawet nie rysowałem pieruników. Ani jeden nie jest zachętą czy pocieszeniem. Wszystkie służą napomnieniu. Każdy jeden obraz służy napomnieniu. Inne środki wyrazu artystycznego. Diatryba. W 2.18-26 jest ewidentnie dyskusją z jakimś interlokutorem, który jest postacią literacką. Taka forma w starożytności była dość powszechna. Później w czasie odrodzenia też występowała. Na przykład Erasm z Rotterdamu napisał diatrybę, na którą odpowiada Luther, którego wydaliśmy, zostały trzy książki, już nie ma co go kupować. Postawienie języka na ławie oskarżonych w trzecim rozdziale, bo to język jest winny, to on, rozumiecie? To jest pewnego rodzaju forma wyrazu, która pozwala pewne rzeczy uwypuklić i nazwać tak, a nie inaczej. No przecież mój język fizycznie nie jest niczemu winny. To
to ja jestem winny, jeśli już jego używania, nie? Ale język postawiony jest na ławie oskarżonych. Trzecia, inscenizacja rozprawy. W 4:13 do 17. A teraz wy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy. Przychodźcie teraz wy, którzy mówicie. To jest takie, a teraz na was kolej. Ja tutaj teraz, prawda, ty nie powinniście raczej, tak? I 5:1-6. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie. Widzicie, że jest ten więcej. Na świadka jest wezwany, na świadka oskarżenia jest wezwany przedmiot nieożywiony, rdza albo jad. Rdza będzie świadczyć przeciwko wam tych skarbów. Tak po śląsku mówiąc, zarościeje wam to. Rozumiecie? Zgromadziliście skarby na dzień ostatni. Zardzewiają wam. I pełne będą jadu tak naprawdę. Przytoczone postacie. Abraham w 2 rozdziale jest przytoczony. Rahab w 2:25 jest przytoczona. Prorocy są przytoczeni w 5:10 w ogólnej liczbie, w ogólnym... No, Hiob jest przytoczony w 5:11. I ostatnia postać, Eliasz, jest przytoczony w 5:17. Mamy 5 przytoczonych postaci w liście. Wszystkie one są przytoczone w sposób taki, żeby unaocznić czytelnikom, którzy znają Stary Testament, albo może inaczej, żeby otworzyć im kolejne drzwi, żeby mogli w nie pójść. I moglibyśmy to robić i poświęcić na to jeszcze wiele, wiele godzin. Bo każda z tych postaci otwiera kolejne drzwi, pokazując w istocie, czym jest prawdziwa wiara i prawdziwe uczynki wiary. I moglibyśmy tutaj Abrahama czy Rahab studiować. Kwestie cierpienia, choroby i Hioba. I moglibyśmy też studiować Eliasza. I to ja tylko wspomniałem o tym, że chodzi o rozdwojenie serca. Wierzcie, my moglibyśmy do tych pierwszej królewskiej tam spędzić trochę czasu w niej. To jest, każda z tych postaci stanowiła taką zajawkę otwarcia drogi dla tych ludzi. Konkluzja z całego listu. To jest list interwencyjny. Pokazuje on, w jaki sposób doszło do morderstwa. Po kolei on pokazuje. Jakub przechodzi całą tą drogę. Ja wam pokazywałem tą drogę. Od czego się zaczęło? Od pokuszenia, od rozdwojonego serca. Wreszcie pokuszenie znalazło dostęp, narodził się grzech i tak dalej. On przechodzi całą tą drogę. Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata w tym liście. To jest po prostu coś niesamowitego. On robiąc wykład, wykładając prawdy teologiczne, napominając, on jednocześnie pokazuje, jak do tego doszło. Nie mam pojęcia, jak on to robi. Naprawdę był kimś niezwykłym. Mówi, co w tej sytuacji mają zrobić winowajcy i co mają uczynić poszkodowani. Jego celem jest naprawa zboru pańskiego. To jest cel listu Jakuba i w taki sposób go postrzegam. Zastanówmy się, jak odnosi się do nas tu i teraz, a mało mamy konfliktów w zborach? Wiecie, trudną rzeczą jest napominać poszkodowanych. Łatwiejszą jest napominać tych, których wina jest ewidentna. Ale żeby móc zachować jedność, żeby móc zachować wzajemną miłość, to niech nauka z listu Jakuba płynie również i do nas. Powinniśmy i do jednych, i do drugich, jeśli zdarzają się konflikty, jeśli zdarza się krzywda, powinniśmy w odpowiedni sposób podejść, tak aby spowodować, tak aby nie doszło do rozłamu, żeby nie doszło do sądzenia się przed niewierzącymi. A to jest bardzo trudne, bardzo odpowiedzialne. Na samą myśl
drżenie mnie ogarnia. I miejmy nadzieję, że nigdy nikt nikogo nie zamorduje. Albo nie wykorzysta, chociaż to się zdarza niestety. Ostatnio jeden z tak zwanych braci tam oszukał kogoś gdzieś tam i mówił mu, no to jest proste, ja nie łączę biznesu z chrześcijaństwem. Że co? Także nie myślcie, że te rzeczy się nie zdarzą. One się zdarzą. Na pewno się zdarzą, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. A jak ktoś kiedyś słusznie powiedział, nie ma takiego grzechu, którego odrodzone dzieci Boże nie uczyniłyby. Wiecie, co było symbolem Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy? Chleby kwaszone, niestety. To jest koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Niech Was Pan Bóg pobłogosławi. Słucham Cię, Mariusz. Chciałem nawiązać do tej ekleserogii, bo wspomniałem, że tak naprawdę to jest synagoga. A w jednym miejscu jest eklezja. Tak, jest eklezja? Jest. Wydawało mi się, że nie. Nie wprowadzi starszej eklezji. Z eklezji jest, popatrz, tak, to nie wiedziałem. Czyli 5.14, przepraszam, muszę się wycofać ze Twojego stwierdzenia. 5.14 jest synagoga i tam jest niech przywoła starszych i tu jest co? Tu jest eklezja, a nie synagoga. Czyli jednak występuje eklezja. Przepraszam bardzo, czyli eklezjologia, nawet słowo eklezja występuje. To wszystko, co Wam powiedzieć chciałem, niech Was Pan Bóg błogosławi. Ja może pomodlę się jeszcze na końcu, w związku z tym też, że będziemy jedli, co? Panie Boże, chcemy Ci podziękować za Twój list Jakuba. Daj nam, Panie, mądrość, żebyśmy go potrafili zastosować w życiu. Szczególnie wtedy, kiedy zdarzy się trudność w zborze, czy tu, czy gdziekolwiek. Panie, daj nam wiele mądrości i bojaźni, abyśmy zawsze chcieli pozyskać brata. Pobłogosław też te dary i pobłogosław też siostrę, która nam je dla nie przygotowała. Dziękujemy za ten posiłek i za wspólny czas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.